Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, witam Was serdecznie w kijskiej Kasztelanii. Jestem pod wrażeniem frekwencji, także ukłony dla Państwa, że odpowiedzieliście Państwo na zaproszenie, a powiem Wam, że magiczny wieczór przed Wami, to jestem o tym w 100% przekonany. Drodzy Państwo, 103. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę za chwilę w zasadzie, bo w czwartek będziemy tą uroczystość obchodzić. Dzisiaj spotykamy się w kijskiej Kasztelanii na patriotycznym graniu, tak. Chyba mogę pozwolić sobie na użycie takiego określenia. Drodzy Państwo, kto jest organizatorem dzisiejszego przedsięwzięcia? Oczywiście Samorządowa Instytucja Kultury Kasztelania, Gmina Kije, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kije. Jest z nami oczywiście Zespół Placówek Oświatowych w Kijach, nasi dzielni i wierni harcerze. Witam Państwa wszystkich, witam przede wszystkim Samorząd Gminy Kije na czele z wójtem Gminy Kije, panem Tomaszem Sochą. Witam serdecznie. Witam Państwa radnych. Wielkie brawa, myślę, że są się. Sołtysów poszczególnych miejscowości. Wiem, że są... Wielkie brawa, oczywiście. Wiem, że są również przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Kije. Witam serdecznie, drogie panie. Po mojej lewej stronie widzę na samym końcu dzielnych druhów strażaków z różnych ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Kije. Witam was. Witam harcerzy, witam dyrektora szkoły, pana Mariusza Kudasiewicza, który reprezentuje tutaj Zespół Placówek Oświatowych w Kijach. Drodzy Państwo, wspominałem o harcerzach. 30. drużyna harcerska imienia Tadeusza Kościuszki w Kijach, druhny Wiesława Zając i Agata Kudasiewicz. Wielkie brawa dla nich. Drodzy Państwo, ale są nie tylko mieszkańcy gminy Kije dzisiaj z nami. Widzę, że w zasadzie powiat pińczowski również nas odwiedził i jest w pierwszym rzędzie pani Anna Steckiewicz, komendant chówca pińczowskiego. Wielkie brawa! Jest wraz z panem Patrykiem Steckiewiczem. Drodzy Państwo, co w programie? Oni są w gotowości bojowej. Nasza niezawodna, lubię to słowo, zawsze to podkreślam, bo zawsze są na wszystkich uroczystościach, które w gminie Kije są organizowane, są dzisiaj z nami. Kasztelańska Orkiestra Koncertowa i to od ich występu właśnie dzisiaj zaczniemy nasze patriotyczne spotkanie. Drodzy Państwo, po występie Kasztelańskiej Orkiestry Koncertowej pojawią się nasi harcerze, a potem występ, chyba mogę powiedzieć, Gwiazdy Wieczoru w wyjątkowym koncercie patriotycznym pana Norberta Smolińskiego. Powitajcie, drodzy Państwo, Kasztelańską Orkiestrę Koncertową. Wielkie brawa dla nas! Ty zrozumiesz, to jest Polska. Ty zobaczysz gdzieś to pole, królujące ponad polem. To jest Polska.
Miałem zacząć, dzień dobry drodzy Państwo, miałem zacząć patosem, ale kiedy widzi się dzieciarnię tak fantastycznie śpiewającą, deklamującą o ważnych rzeczach, bo to jest istotne. O głupotach jest dużo tych pieśni, natomiast o ważnych rzeczach jest tak strasznie mało. Tej pracy u podstaw to chyba największe prawa. Należą się opiekunom tych dzieciaków. Przysięgam być wiernym ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać się ugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to co twoje ma być zatracone. Padając z ataku Polskę wolną i czystą jak łza po szwadronie, ni śladu, ni znaku, tylko diektiar w oddali gdzieś gra. Cześć i chwała bohaterom, niech żyje Polska. 103 lata temu cieszyliśmy się z odzyskania niepodległości, natomiast jak mieliśmy okazję sobie przypomnieć, te ponad 100 lat naszej wolności było okupione krwią, życiem wielu bohaterów. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, że zechcieliście spędzić ten wieczór patriotyczny, wieczór razem z nami, z Kasztelanią. Ja też, żeby nie przedłużać, żebyśmy rozstali się w takim duchu zadumy, refleksji, chcę bardzo serdecznie podziękować Państwu za obecność, Panu Norbertowi za to, że przekazał nam, czy przypomniał nam tą historię wolnej Polski. Panie Norbercie, dziękujemy. Dziękuję bardzo serdecznie druhom, harcerzom, strażakom. Dobrze wiemy, że taka będzie Rzeczpospolita, jak i młodzieży chowanie, i patrząc na ilość harcerzy, na to, jak ogromna ilość dzieci, młodzieży z terenu gminy Kije kieruje się hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Wiem na pewno, że zrobimy wszystko, nie dopuścimy do tego, aby ta historia się powtórzyła. W tym miejscu podziękowania na ręce pani harcmistrz, na ręce pań, które opiekują się 30. drużyną harcerską, wszystkich pedagogów. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na dalsze obchody świętowania odzyskania niepodległości. 11 listopada o 9:40 zbiórka przed Urzędem Gminy Kija, uroczysta Eucharystia w intencji ojczyzny, a później przejście na nasze kijskie powązki i złożenie kwiatów bohaterom ojczyzny. I na zakończenie dziękuję pracownikom Kasztelanii na ręce pana dyrektora za zorganizowanie tego wspaniałego wieczoru patriotycznego. Dziękuję Państwu bardzo.